Dzień dobry, w zasadzie może już bardziej dobry wieczór. Dzisiaj nagrywam bardzo późno, czy bardzo późno jak na mnie, bo już niestety nie mam światła dziennego, stąd też to cudowne żółte światło, które mnie otacza. I chciałam nagrać dzisiaj film, którego nie nagrywałam już od wieków, a chyba od kilku lat. Będą to ulubieńcy ostatnich, myślę, 3 miesięcy, coś takiego. I żeby się, że tak powiem, nie rozwlekać tutaj w czasie, to zacznę może od zmywania makijażu. I tutaj w ostatnim czasie wygrywa zdecydowanie Garnier płyn micelarny 3-w-1 do skóry wrażliwej. Przeznaczony jest do twarzy, oczu i ust. Usuwa makijaż, oczyszcza oraz koi. Bezzapachowy, 700 ml, ogromna butla. Ja go ostatnio kupiłam w Biedronce. Cena jak za taką pojemność, nie pamiętam jaka była dokładnie, ale naprawdę bardzo korzystna. Także polecam, świetnie domywa, świetnie usuwa zanieczyszczenia. I moja skóra przynajmniej jest po nim taka właśnie miękka, odświeżona. Mam wrażenie, że naprawdę bardzo czysta. To pierwsza rzecz. Następna rzecz to będzie krem do stóp. Ja mam bardzo duży problem ze skórą na stopach, na piętach. W ogóle skóra na całym moim ciele jest bardzo, bardzo sucha. I zawsze mi pomaga ten tutaj krem Shola. To jest Dry Skin Recovery Cream, regenerujący do suchej skóry. Od razu praktycznie, nie wiem, po pierwszym użyciu jest ulga, natomiast już za drugim widzę zdecydowaną poprawę w jakości skóry mojej stóp. Jest miękka, nie łuszczy się, nie pęka, no same, że tak powiem, dobre rzeczy się dzieją po tym kremie, także polecam. Kolejna rzecz to będzie może zapach. Zapach, jaki w ostatnim czasie skradł moje serce, to jest Carolina Herrera Velvet Fatale, edycja limitowana na ten rok, na rok 2018. To jest taki sam zapach, jak ta podstawowa Carolina Herrera, natomiast no, tutaj opakowanie jest inne, z takim czerwonym, aksamitnym wykończeniem. No zapach opisywałam już, jest przepiękny, czekoladowy, pralinowy, kawowy i z białymi kwiatami. Naprawdę cudowny zapach na wieczór, idealny na jesień oraz zimę. To taki zapach właśnie. I teraz może przejdę tak szybciutko do kolorówki. I tutaj mam bazę pod makijaż z firmy Ingrid. To jest baza, która wypełnia zmarszczki i linie mimiczne, jest przeznaczona do każdego rodzaju cery. Ona ma taki poślizg, ona jest silikonowa, natomiast mi nie robi żadnej krzywdy, nie zapycha mnie. Makijaż dobrze utrzymuje i rzeczywiście wygładza tą skórę. Ona jest taka nawet przyjemna, bardziej miękka, bardziej gładka w dotyku. Także baza Ingrid. Następnie mam tutaj dwa podkłady, które ostatnio mnie naprawdę urzekły. Pierwszym z nich był Sephora Glow. Ja mam tutaj w odcieniu Clear Light numer 20. I on jest troszeczkę za jasny nadal dla mnie. Natomiast jeżeli chcę go użyć, to mieszam z jakimś ciemniejszym podkładem. Najczęściej z Estée Lauder w odcieniu Tawny. Przepiękny, przepiękny, blurujący podkład. On rozświetla, bluruje, dobrze maskuje, mimo tego, że ma działanie rozświetlające. No ja jestem bardzo zadowolona i w dodatku jest bardzo trwały. Spokojnie wytrzymuje te 8-9 nawet godzin. Najczęściej raczej nie miałam go dłużej, więc nie się nie wypowiem, natomiast myślę, że wytrwałby nawet dłużej. Przydatność do użycia to 12 miesięcy, cena też przyzwoita, bo to jest w Sephorze chyba 56 zł albo 59, coś koło tego. Także serdecznie polecam chociaż sobie spróbować wziąć próbkę. To pierwszy i ostatnie moje odkrycie to jest Max Factor Radiant Lift. On się pojawił w moim ostatnim filmie makijażowym. I mam w kolorze go 60 Sand. No to jest dość ciemny kolor, nawet może już ciut za ciemny dla mnie, ale chyba niedługo go zacznę też z jakimś jaśniejszym z kolei mieszać. Niewykluczone, że z tym właśnie. I ciekawa jestem, jak będą w duecie się sprawować. W każdym razie to jest podkład też mający, przynajmniej na mojej skórze, takie działanie blurujące, wygładzające, rozmywające te ostre granice, te kanty, że tak powiem, strukturę skóry trochę chowa. Ma świetne krycie i świetną trwałość. Naprawdę, wygląda cudownie i ja bym go polecała dla skóry dojrzałej. Super. Następnie
No tutaj jest troszkę tak, troszkę nie. To jest tarte, Shape Tape, ten słynny korektor cudowny, działający na wszystko i wszystkich. On naprawdę ma niesamowite właściwości kryjące, ale dostrzegam już niestety jego pewien minus. On trochę wysusza i potrafi podkreślać zmarszczki pod oczami, niestety. Ale podoba mi się to jego krycie, ten jego kolor, który mam w tym momencie, i to jest Light Sand, taki mam kolor. On wspaniale rozświetla tutaj tą okolicę. Naprawdę jest przyjemny w użyciu i też dość trwały. Następnymi produktami z kolorówki będzie też ostatnie odkrycie, Compact Powder Pupa. To jest, wydaje mi się, że w zamyśle być może kolor transparentny, chociaż według mnie on transparentny nie jest, ten jakiś tam kolor ma. I mało tego, pewne cechy dodatkowego krycia daje, że tak powiem, ale świetnie się utrzymuje, świetnie utrzymuje makijaż. No, jest bardzo dobrym pudrem prasowanym, moim zdaniem. Tak to wygląda w takim płaskim pudełku beżowym. Jest napisane Pupa Cipria Compatta Compact Powder. Czyli to taki puder. Kolejnym pudrem, no, jest puder sypki Dior Skin Air. To jest cacuszko. On tak samo, on jakby odbija światło i daje wrażenie takiej świeżości skóry. On robi mat, ale nie jest to płaski mat. On rozpromienia cerę, tak bym to określiła. Odmładza ją trochę. No naprawdę jest niesamowicie drobno zmielony, taki miałki bardzo, taki. Nie widać go tak na skórze, powiem szczerze, i naprawdę bardzo mi się podoba efekt. On upiększa po prostu. On upiększa zdecydowanie. Także Dior Skin Air i ja mam go w Nude Air, przepraszam, w kolorze 020. To taki. Następnie będzie może taki zestaw pupy For Sun All in One. To jest, z tego co widziałam, edycja limitowana. Tutaj mamy róż, dwa bronzery i rozświetlacz. Naprawdę cudowna czwórka, bardzo przydatna. Dodatkowo o takim słodkim, waniliowo-cukrowym zapachu. Bardzo to jest przyjemny zapach, jest też lusterko. Bardzo lubię. I według mnie bardzo, bardzo dobry zestaw do konturowania. To jest wypalcowane to opakowanie, przepraszam. Contouring and Strobing Ready for Selfie Powder Palette Pupa. Tak to wygląda. I jak otwieramy, to mamy folijkę ochronną. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj rozświetlacz, mamy, według mnie to jest puder. Tutaj jest taki bronzer w chłodniejszej tonacji, tu jest bronzer w cieplejszej. Ten do ocieplania, ten do konturowania. Świetna jakość, takie kremowe, zostawiające sporo pigmentu, natomiast no, według mnie raczej nie robią plam, dobrze się z nimi współpracuje. Także to. I jeżeli chodzi teraz może o palety. Pierwsza rzecz, Nabla Dreamy. To jest piękny produkt firmy Nabla. Teraz podoba mi się też ta najnowsza paleta Poison Garden. Też jest, bardzo przykuła moją uwagę. Natomiast ta jest wybitna moim zdaniem. Naprawdę świetna pigmentacja, świetna jakość, trwałość tych cieni. Ten cień fioletowy, co prawda, to jest, który to? Delirium. On pięknie wygląda w tym opakowaniu, ale niestety potrafi się rozetrzeć tak troszeczkę szarawo. Trzeba go bardzo skoncentrować, żeby ten pigment wybił, bo inaczej, jeżeli go rozproszymy za bardzo, no to zostawia niestety szarą chmurkę taką troszeczkę. Ale to jedyna taka delikatna moim zdaniem wada. Reszta cienia absolutnie żadnych zastrzeżeń, wspaniała kombinacja kolorystyczna, naprawdę myślę, że wiele typów urody się, że tak powiem, odnajdzie. W tych kolorach. Następną paletą jest paleta z mojego rozdania. Nie bez przyczyny wylądowała, że tak powiem, w rozdaniu, bo chciałam, żeby ktoś też mógł się pocieszyć tą cudownością. Too Faced Then and Now. To jest paleta, która została stworzona na 20-lecie marki. Ma taki bardzo biżuteryjny, brokatowy wygląd. A w środku jest mnóstwo, mnóstwo cieni, mnóstwo. Większość z nich to są cienie takie błyszczące, brokatowe, trochę folii. Matów jest tutaj bardzo mało, bo chyba tylko trzy, z tego co wiem. Tak, to jest raczej taka, wiecie, na imprezy paleta, nie da się ukryć.
ale naprawdę cudowne kolory. Ja już ją pokazywałam wielokrotnie. Pięknie pachnie, tak słodko, właśnie ciasteczkowo. Zresztą palety Too Faced są znane ze swoich zapachów. Jeżeli chodzi jeszcze o pielęgnację, to na pewno chciałabym tutaj wyróżnić coś bardzo fajnego, takie DIY. Plastic Fantastic. To jest maska. Tutaj miałam w środku w opakowaniu dwa kubeczki, pozostał mi jeden. I z tym kubeczkiem się działa tak, że proszek, który jest w środku, wsypujemy do miseczki, dodajemy trochę wody, mieszamy. A nie, to nie ta maska. O innej masce mówiłam. Mam jeszcze inną, bardzo fajną, też z Rituals'a, taką błotną, która rzeczywiście z wodą się rozrabia. Natomiast tutaj jest puder, tutaj jest taka, nie wiem, galaretka, coś takiego. To się miesza razem, bo ten proszek wsypujemy tutaj do tego pojemnika, mieszamy, nakładamy później taką kleistą praktycznie gumę na twarz. To się robi jeszcze bardziej gęste na twarzy, odczekujemy 15-20 minut i tą całą maskę tak ściągamy. I ona jest taka w dotyku, taka silikonowo-gumowa, coś strasznie przyjemnego. I po tym, po zastosowaniu tej maski twarz jest miękka, taka wygładzona, no taka też odświeżona trochę. Myślę, że później fajnie by wyglądał makijaż na takiej twarzy po tej masce. Tak jak mówiłam, to były dwa opakowania po 45 gram, to jest Plastic Fantastic Ritual of Holly, biała lilia i peach blossom, kwiat brzoskwini. Bardzo fajny zapach, taki o letnim zapachu. Następnie bomba do kąpieli, którą też już pokazywałam, Rituals, You Are The Bomb Fizzing Bath Bomb. I to jest zapach Flamingo Flower i Pink Grapefruit, czyli różowy grapefruit. Przepiękny, letni, może nie do końca taki jesienny zapach, ale przypominający lato, taki owocowy, bardzo taki energetyzujący, przyjemny kobiecy zapach. Fajnie się kula rozpuszcza, zabarwia lekko wodę. Nie zauważyłam, żeby tam jakieś wielkie właściwości nawilżające dawała, natomiast zapach jest naprawdę bardzo przyjemny i kąpiel w takiej wodzie daje niesamowitą przyjemność. Następnie jest żel pod prysznic z mojej ulubionej linii Ritualsa, Ritual of Sakura, z tej białej linii. I to jest zapach mleka ryżowego i kwiatu wiśni. Przepiękny, delikatny zapach, który troszkę mi się kojarzy z moją ulubioną Noa. To jest ten klimat mniej więcej, taki mleczny, ryżowy, piżmowy, piwoniowy, chociaż tu piwoni nie ma podobno, zapach. Bardzo przyjemna pianka pod prysznic. I pianka też, którą już pokazywałam, która robi takiego kwiatka, że tak powiem, jak się naciśnie. O, rośnie kwiatek. Widzicie, tak to wygląda. To jest Shower Flower, Ritual of Holly, biała lilia. O, cześć kwiatek. I kwiat brzoskwini. Przepiękny zapach, tak poprawia humor pod prysznicem, coś niesamowitego, naprawdę, ja jestem zauroczona tym zapachem. No i jeszcze mam tutaj dwie maski, też z Rituals, będę tutaj nudna, są bardzo fajne, to są maski w płachcie, jedna to jest Moisture Boost, to jest taka z kwasem hialuronowym i z aloesem. Nawilżająca, ta niebieska jest nawilżająca, bardzo przyjemna, bardzo dobra maska. Zostawiamy ją na twarzy przez 15 do 20 minut, po czym ją ściągamy. Jeżeli wyjmiemy płachtę z tego opakowania, to w środku nadal jest bardzo dużo tego kosmetyku, tego płynu, więc ja go później stosuję jeszcze sobie tutaj na dekolt, bo szkoda nie zużyć. Kolejna to jest EOF Boost. Tak, anti-aging, proteiny zbożowe z tego co widzę i w ogóle jakieś takie działanie właśnie napinające ma, no jest anti-aging, więc myślę, że powinna takie mieć i rzeczywiście tak troszkę jakby ujędrnia tą skórę, sprawia, że jest taka bardziej napompowana, jeżeli wiecie o czym ja mówię, nie jest taka wiotka, tylko taka właśnie jakby ją ktoś czymś napompował. Bardzo fajna maska, też przez 15-20 minut się ją trzyma. No i mam tutaj niestety też bubelka. Przykro mi bardzo, Rituals też buble wypuszcza. Jellylicious, to jest Ritual of Holly, z tej samej kolorowej, takiej owocowej linii z Flamingo Flower i Pink Grapefruit, czyli z różowym grapefruitem. I to jest taka galareta pod prysznic.
Słuchajcie, ja już trochę ją podziubałam, troszeczkę usiłowałam wydłubać tego, ale to się praktycznie w ogóle nie chce rozpuszczać. No nie wiem, ciepła woda, zimna woda, no zostają takie gluty po prostu. No to jest, nie wiem, mnie to troszkę obrzydza. No zapach ma przyjemny, chociaż ten zapach jest taki trochę chemiczny. Powiedziałabym szczerze, no tego nie polecam. Jeżeli zobaczycie gdzieś tą galaretkę pod prysznic, nie dajcie się skusić, bo no nie, po prostu nie jest to według mnie dobry produkt. Tu jest 100 ml, ale no nie wiem, jak ja to zużyję. Może ktoś ma jakiś pomysł? No nie mam pojęcia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców ostatniego czasu, ostatnich jakichś, myślę, 3 miesięcy. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jeżeli tak, to proszę o kciuki w górę, o subskrypcję jak zwykle. No i cóż, zostańcie ze mną, niebawem pojawią się kolejne filmy. Pozdrawiam.